Wszystko zaczęło się w 1973 roku. Wtedy przez kilka lat regaty poloneze uznawane były za najnowocześniejsze, jednocześnie jedne z najtrudniejszych regat pełnomorskich. Nie inaczej jest dzisiaj, choć przez 4 dekady technologia morska i żeglarska poszybowała do przodu. 4 lata po reaktywacji organizatorzy zapraszają nas na wydarzenie, które jest wiernym odzwierciedleniem tego, jak regaty wyglądały 41 lat temu, jednak co roku dodawany jest jakiś nowy element. Edycja będzie, myślę, że dosyć znowu specjalna, bo co roku są jakieś ciekawe jubileusze, rocznice. W tym roku mamy 40-lecie udziału Krzysztofa Baranowskiego na jachcie Polonez, który w 1974 roku był na starcie drugiej edycji. Po 40 latach gościmy kapitana Krzysztofa Baranowskiego po raz kolejny. Jacht Polonez już przypłynął. Regaty Poloneza startują ze Świnoujścia, biorą w nich udział załogi przede wszystkim z Polski, ale nie brakuje także gości z innych krajów, dla których start w polskich regatach jest dużym wyzwaniem. Nie na darmo regaty nazywane są jednymi z najtrudniejszych w Europie. Śmiałkowie muszą zmierzyć się z samotnością, ale także z kapryśną pogodą, wzburzonymi falami oraz silnym wiatrem. Ile załóg weźmie udział w regatach w tym roku? W tej chwili jest w okolicach 78 jachtów, które na razie potwierdzają swój start. Także jest to największa liczba w całej historii imprezy. No, mamy ciekawe osobistości. Krzysztof Baranowski, o którym już powiedziałem, będzie na jachcie Polonez honorowo na starcie. Nie będzie pokonywał całej trasy. No, natomiast mamy Zbigniewa Gutkowskiego w parze z Maciejem Marczewskim, którzy wystartują na super nowoczesnym jachcie Energa. Rok 2013 pokazał, że regaty to wydarzenie absolutnie nieprzewidywalne, bo rekordzista dotarł do mety w czasie rekordowym, reszta jednak musiała zmagać się z trudnymi warunkami, a nawet pierwszy raz w historii trzeba było wyławiać jedną ekipę z wody. To świadczy tylko o tym, że regaty Poloneza to nie weekendowa rekreacja, a prawdziwe żeglarskie wyzwanie. Tradycyjna trasa regat o Puchar Poloneza wiedzie dookoła wysp Chrystian, o które należy okrążyć lewą burtą. Ponieważ jest to jakby po drugiej stronie Bałtyku, a co najmniej na środku Bałtyku, więc warunki pogodowe są zmienne. Normalne dla Bałtyku. Pewnie i tym razem będą warunki normalne, czyli wiatr trzeba liczyć jakieś 6 boforta. Miejmy nadzieję, że nie będzie więcej, więc pogoda wymagająca dla tych żeglarzy, którzy już znają morze, którzy wiedzą, czego oczekiwać po takim wietrze i po tej bałtyckiej fali. W poniedziałek i we wtorek silnie wiadł wiatr w Świnoujściu. Żeglarze więc z lekkim niepokojem patrzyli w niebo. Nie powinno być jednak tak trudno jak rok temu. Na starcie dominują doświadczeni i utytułowani żeglarze. Wśród nich ambasador regat i jeden z najlepszych żeglarzy świata Zbigniew Gutkowski. Sprawdziłem prognozy pogody. No będzie wiatr, ale na pewno nie będzie tyle, co było w zeszłym roku. Będzie zdecydowanie też inny kierunek. Także to też będzie lepsze dla wszystkich zawodników, bo każdy płynie sobie dać radę z takimi warunkami. Także zapowiada się, że będzie ok. W tym roku płyniemy w wersji tej dwuosobowej, czyli double-handed. Pojadę z Maćkiem Marczewskim, którym do tej pory za dużo nie pływałem regatowo, tylko właśnie tak bardziej jak przeprowadzaliśmy z miejsca na miejsce. Natomiast ważną rzeczą jest też promocja. Oprócz Zbigniewa Gutkowskiego ambasadorami regat są Krzysztof Baranowski oraz Szymon Kuczyński, aktualny rekordzista z roku 2012 i 2013, który na swoim jachcie pokonał trasę bez większych problemów. Warto dodać, że łódź żeglarza została zbudowana przez niego samego. Trzeba na to poświęcić dużo czasu i energii, że tak powiem, efekty przychodzą po bardzo długim czasie, bo my tak naprawdę poświęciliśmy na samą setkę tak naprawdę 2 lata. No i dużo samozaparcia, bo my wracaliśmy z pracy wieczorem i zaczynaliśmy budować łódkę i to w mieszkaniu, więc gdyby nie to, że byliśmy zdeterminowani, żeby to zrobić do końca, to pewnie by się nie udało. Regaty już wystartowały, a uroczyste zakończenie wydarzenia planowane jest na sobotę w Świnoujściu. Historycznym celem regat było popularyzowanie żeglarstwa, utrwalenie pamięci o rejsie wokół ziemskim jachtu Polonez oraz umożliwienie treningu kandydatom do transatlantyckich regat samotnych żeglarzy. Aktualny tracking, na którym widoczna jest pozycja każdego ze startujących, jest do zobaczenia na stronie internetowej regat. Partnerem wydarzenia jest Telewizja Pomerania.